Witamy Państwa bardzo serdecznie. Jest piątek, godzina 17. Przepraszam, czwartek, godzina 17, więc Międzykulturowa Akademia Trzeciego Wieku przed nami. Projekt, proszę Państwa, dla przypomnienia, organizowany przez EWST, Centrum Edukacyjne we Wrocławiu oraz Unię Ewangelikalną w RP we współpracy z Urzędem Miasta Wrocław. Nasze spotkania, proszę Państwa, zwykle odbywają się stacjonarnie, ale w związku z sytuacją pandemiczną jesteśmy w formule zdalnej. W związku z tym można, że tak powiem, szerzej zaadresować nasz projekt. Wszyscy Państwo jesteście zawsze dobrze widziani. Dzisiaj, proszę Państwa, przed nami spotkanie ze znakomitym biblistą, który poprowadzi nas przez... No, powiedziałabym teologię apostoła Pawła. Pan profesor, ksiądz profesor Mariusz Rosik, wykładowca papieskiego Wydziału Teologicznego we Wrocławiu oraz judaistyki przy Uniwersytecie Wrocławskim. Studiował na uniwersytetach w Rzymie, w Jerozolimie. Autor niezliczonej ilości publikacji z zakresu biblistyki. Autorytet i bardzo interesująca postać, jeśli chodzi również o nasz projekt. Księże profesorze, jesteśmy razem nie po raz pierwszy. Wiele jest osób, które bardzo żałują, że nie możemy się spotkać stacjonarnie, bo jak ksiądz profesor zwykle na pewno, mam nadzieję, pamięta, trudno jest wyjść z naszych spotkań, ponieważ uczestniczki i uczestnicy mają masę pytań. Myślę, że dzisiaj to też nas czeka. Po naszej dyskusji wszyscy Państwo możecie zadawać pytania naszemu gościowi. Proszę pisać na czacie, proszę wysyłać mailem, każda droga jest dobra. I proszę Państwa, oddajmy głos, bo myślę, że bardzo ciekawa godzina przed nami. Wykład apostoł Paweł, świadek, misjonarz, teolog. Ksiądz profesor Mariusz Rosik. Bardzo serdecznie dziękuję Pani Moniko za tak życzliwe przedstawienie, a wszystkim Państwu za obecność, za to, że zechcieli Państwo pojawić się na naszym wykładzie. Przed nami postać absolutnie wyjątkowa, postać fascynująca, która stoi u początku chrześcijaństwa, która, można powiedzieć, dokonała swoistego przełomu w głoszeniu dobrej nowiny, w rozpowszechnianiu Ewangelii, a mianowicie Szaweł z Tarsu, czyli apostoł Paweł. Proszę Państwa, napisano o nim całe tomy, napisano wiele komentarzy do jego listów, opisywano jego życie, więc my postaramy się spojrzeć na postać apostoła narodów w takim wymiarze, jak to jest możliwe przez półtora godziny, zostawiając jeszcze czas na Państwa pytania. Otóż proszę Państwa, chciałbym zaproponować, abyśmy dzisiaj spojrzeli na postać apostoła narodów, posługując się takim oto schematem naszego spotkania, ponieważ absolutnie wyjątkowym wydarzeniem w życiu Szawła z Tarsu było tak zwane wydarzenie damasceńskie, które niektórzy nazywają nawróceniem świętego Pawła, inni powołaniem Pawła, jeszcze inni powierzeniem misji. W każdym razie jest to taki moment, o którym później w jednym z listów apostoł napisał, że wszystko uznał za śmieci, za stratę, nawet używa jeszcze mocniejszych słów, ze względu na najwyższą wartość poznania Jezusa Chrystusa. Ponieważ więc to był moment przełomowy w jego życiu, więc przez chwilę pochylimy się nad tekstem Dziejów Apostolskich, który wyszedł spod pióra świętego Łukasza. Notabene bardzo ciekawa postać, bo warto zwrócić na to uwagę, proszę Państwa, Łukasz, ewangelista, autor i Ewangelii, i Dziejów Apostolskich, jest jedynym nieżydowskim pisarzem całej Biblii. Wiadomo, że cały Stary Testament wyszedł spod pióra wyznawców judaizmu, Nowy Testament również, poza właśnie Ewangelią Łukasza i Dziejami, to jest jedyny etnochrześcijanin albo poganochrześcijanin, czyli niewyznawca judaizmu. Kiedy spojrzymy na to wydarzenie, rozwiewając nieco mitów, które w jakiś sposób przykleiły się do wyobrażenia tego, co się stało pod bramami Damaszku, to później w dość skrótowej formie
spojrzymy na cały życiorys apostoła narodów, by wreszcie sięgnąć do jego listów i przybliżyć te najważniejsze, choć wybór był arbitralny, idee teologiczne, które apostoł Paweł nam prezentuje. Gdybyśmy dzisiaj, proszę Państwa, znaleźli się w kościele Santa Maria del Popolo w Rzymie, to po wejściu, gdy wejdziemy przed główną nawę, trzeba nam się udać do bocznej nawy po lewej stronie i wtedy przy samym jej końcu znajdujemy to jedno z najsłynniejszych dzieł Caravaggia, które nosi właśnie taki tytuł: Nawrócenie świętego Pawła. Głównym bohaterem tego obrazu wydaje się nie być nawet Paweł, ale koń, na którym rzekomo podróżował. I bardzo wiele naszych wyobrażeń na temat tego, co się dokonało pod bramami Damaszku, gdy Szaweł wędrował z listami uwierzytelniającymi do prześladowania chrześcijan, z listami od arcykapłanów jerozolimskich, bardzo wiele wyobrażeń narosło, wydaje się, w oparciu o ten obraz, a nie nawet o tekst biblijny. Dlatego pozwólcie Państwo, że przeczytamy te 9 wierszy Dziejów Apostolskich i spróbujemy je zinterpretować. Pisze Łukasz tak. Szaweł ciągle jeszcze siał grozę i dyszał żądzą zabijania uczniów pańskich. Udał się do arcykapłana i poprosił go o listy do synagog w Damaszku, aby mógł uwięzić i przyprowadzić do Jerozolimy mężczyzn i kobiety, zwolenników tej drogi, jeśli by jakichś znalazł. Gdy zbliżał się w swojej podróży do Damaszku, olśniła go nagle światłość z nieba, a gdy upadł na ziemię, usłyszał głos, który mówił: Szawle, Szawle, dlaczego mnie prześladujesz? Kto jesteś, Panie? Odpowiedział. A on: Ja jestem Jezus, którego Ty prześladujesz. Wstań i wejdź do miasta, a tam Ci powiedzą, co masz czynić. Ludzie, którzy mu towarzyszyli w drodze, oniemieli ze zdumienia, słyszeli bowiem głos, lecz nie widzieli nikogo. Szaweł podniósł się z ziemi, a kiedy otworzył oczy, nic nie widział. Wprowadzili go więc do Damaszku, trzymając za ręce. Przez 3 dni nic nie widział, ani nie jadł, ani nie pił. Tu zakończmy naszą lekturę. I proszę Państwa, to wydarzenie nawet w niektórych tłumaczeniach Biblii jest zatytułowane, te śródtytuły pochodzą oczywiście od tłumaczy, Nawrócenie świętego Pawła. I komentatorzy dodają, że to nawrócenie świętego Pawła miało miejsce podczas Chrystofanii, gdy Paweł spadł z konia. Czy tak było rzeczywiście? Otóż, rozwiewając te mity, chciałbym troszkę prowokacyjnie powiedzieć, że nie mamy do czynienia ani z nawróceniem, ani świętego, ani Pawła, ani nie było Chrystofanii, ani nie było żadnego konia. Dlaczego nie mamy do czynienia z nawróceniem? Gdybyśmy tak sięgnęli do encyklopedii czy słowników powszechnych, to przeczytamy definicję nawrócenia w 3 aspektach. Najczęściej tak właśnie się je definiuje. Pierwszy to porzucenie drogi ateizmu i wejście na drogę wiary, przyjęcie jakiejś religii. Drugi to zmiana jednej religii na drugą. Ktoś na przykład był wyznawcą islamu, staje się chrześcijaninem. I trzeci to nawrócenie w sensie moralnym. Ktoś był grzesznikiem i tak jak słyszymy w Adwencie, nawracajcie się i wierzcie w Ewangelię, potężny głos Jana Chrzciciela, nawrócenie w sensie moralnym. Otóż proszę Państwa, jest logiczne, że żadne z tych określeń, żadna z tych definicji nie przystaje do tego, co się wydarzyło w życiu Szawła z Tarsu. Paweł nie był ateistą, który uwierzył w Boga pod bramami Damaszku. Zresztą starożytność praktycznie nie zna ateizmu w takim naszym pooświeceniowym rozumieniu. Właściwie wszyscy uznawali istnienie bogów. Jeżeli w Grecji pojawiła się mała grupa, o których mówiono ateotes, to byli to ludzie, którzy uznawali, że bogowie stworzyli świat, ale się nim nie zajmują. W tym sensie byli ateistami. Więc to jest logiczne, że ta pierwsza definicja nam nie określa tego, co się wydarzyło pod Damaszkiem. Druga
tu trzeba nam już troszkę głębiej się zastanowić, przejście z jednej religii do drugiej. Otóż, proszę Państwa, to wydarzenie, jak wspomnieliśmy, miało miejsce około, wydaje się, 35-36 roku, a więc mniej więcej 15 lat po śmierci i zmartwychwstaniu Chrystusa. W tym czasie Kościół, rodzący się Kościół, był jeszcze bardzo silnie zakotwiczony w judaizmie. Był jedną z sekt albo jednym z odłamów judaizmu biblijnego. Nie było więc jeszcze wtedy dwóch religii. Nie można więc powiedzieć, że Paweł porzucił judaizm i stał się chrześcijaninem, czyli porzucił jedną religię i przyjął drugą. Z tego powodu, że ten definitywny rozdział chrześcijaństwa i judaizmu biblijnego nastąpił około 90 roku naszej ery. Tak więc Paweł wciąż pozostaje Żydem, wciąż pozostaje wyznawcą judaizmu i jedynie uznaje w Jezusie oczekiwanego przez Żydów Mesjasza. I wreszcie, proszę Państwa, trzecie określenie nawrócenia to nawrócenie w aspekcie moralnym. Otóż trzeba nam powiedzieć, że Paweł był niezwykle skrupulatny w przestrzeganiu prawa, tak więc prowadził bardzo moralne życie z punktu widzenia etyki judaizmu. Faktem jest, że czytamy o tym, że Szaweł zgadzał się na zabicie świętego Szczepana. Można by powiedzieć, że tutaj niektórzy próbowali dopatrywać się jego przewinienia. Otóż nie. Szczepana ukamienowano zgodnie z żydowskim prawem, oskarżając go o bluźnierstwo przeciw świątyni. Więc Paweł właśnie w dbałości o prawo nawet zgadzał się na tak drastyczną karę, jaka była kara śmierci przez ukamienowanie. Poza tym wydaje się, że arcykapłani jerozolimscy nie powierzyliby tak ważnej misji, jak prześladowanie chrześcijan i nie obdarzyliby listami uwierzytelniającymi kogoś, co do którego moralności mielibyśmy jakieś zastrzeżenia. Trzeba więc przyjąć, że Paweł starał się prowadzić bardzo moralne życie zgodnie z etyką Starego Testamentu. Nie mamy więc do czynienia z nawróceniem w takim potocznym rozumieniu tego słowa. Natomiast jeżeli określimy sobie nawrócenie jako przylgnięcie do Chrystusa, uznanie w Nim Mesjasza, uznanie w Nim Zbawiciela, to wtedy tak, przy takiej definicji możemy ewentualnie mówić, że tutaj dokonało się tego typu nawrócenie. Nawrócenie świętego. Otóż Paweł jeszcze wtedy nie był świętym, bo nie był wyniesiony na ołtarze. Nie był też świętym w takim znaczeniu, jak później sam czasem pisze w swoich listach. Dla przykładu, do świętych, którzy są w Efezie, czyli do chrześcijan, do tych, którzy przyjęli chrzest święty. Paweł jeszcze wtedy chrztu nie przyjął, więc trudno mówić o nawróceniu świętego. Zresztą sam paradoks brzmi właśnie w zestawieniu tych dwóch słów, nawrócenie świętego. Dalej, nawrócenie świętego Pawła. Czy chodzi o Pawła? Tu mamy, proszę Państwa, znowu pewne zamieszanie, które utarło się w naszych przekonaniach. I nie wszyscy bibliści się z tym zgadzają, niemniej jednak ja bardzo mocno optuję przy takiej tezie, że nie ma takiego momentu, w którym nastąpiłaby zmiana imienia. Był Szaweł, spotkał Chrystusa i od pewnego momentu nazywa się Pawłem. Rzeczywiście mamy w Biblii takie opowiadania, kiedy Bóg, powierzając misję komuś, obdarza go nowym imieniem. Ciekawostką jest to, że to wydarzenie damaszczyńskie też niektórzy nazywają powierzeniem misji. Więc mogłoby się wydawać, że tutaj Paweł został obdarzony nowym imieniem. Ale proszę Państwa, to nowe imię określa tę misję. Imię Paweł oznacza tyle, co mały. Misja Pawła z całą pewnością nie była mała, była potężna. I zwróćmy uwagę, mamy taką scenę w Starym Testamencie, kiedy Abram staje się Abrahamem, czyli ojcem wielu narodów. Mamy nowe imię i nowa misja. Mamy w Ewangeliach taką scenę, kiedy Szymon staje się Kefasem, czyli Piotrem, skałą, na której Jezus będzie budował swój Kościół. Mamy nowe imię i mamy nową misję. Natomiast w przypadku Pawła chodzi o to, proszę Państwa, że Paweł urodził się w Tarsie, w Cylicji. Za chwilkę spojrzymy na jego życiorys. Tam mówiono na co dzień po grecku.
Gdy mama wołała takiego Pawła przez okno na obiad, to pewnie wołała go Paulos, Paweł, Paulos po grecku. Kiedy jednak Paweł znalazł się w Jerozolimie, gdzie na co dzień mówiono po aramejsku, to tam nazywano go Szaul, albo inaczej Saul. To jest to samo imię, co król Saul na 10 wieków przed Chrystusem. Tak brzmiało jego imię w języku aramejskim. Paulos to inaczej Szaul po aramejsku. I tutaj jesteśmy akurat na terenach języka aramejskiego. Szaweł wyrusza z Jerozolimy, wędruje do Damaszku na północ i cały czas rozmawia właśnie po aramejsku, więc mówiono do niego Szaweł. Więc jeśli już mamy do czynienia z nawróceniem, przez nas tak zdefiniowanym jako przygnięcie do Chrystusa, to chodzi o nawrócenie Szawła, a nie Pawła, bo akurat w tym wypadku mówi po aramejsku. Kiedy taki Szaweł, Paweł, znalazł się w Rzymie, tam niektórzy przynajmniej mówili po łacinie i wtedy przypuszczalnie zwracano się do niego łacińskim Paulus, czyli znowu Paweł. I okazuje się, że Łukasz jest bardzo konsekwentny. Kiedy poznajemy Szawła w Dziejach Apostolskich, jesteśmy w Jerozolimie, w Damaszku, to cały czas jest tym Szawłem. Później, gdy apostoł rozpoczyna swoją misję i głosi Chrystusa w języku greckim, to wtedy mamy Pawła. Nie ma więc, tak jak to jesteśmy często przekonani, momentu porzucenia jednego imienia na rzecz drugiego. Nie jest to więc nawrócenie ani świętego, ani Pawła i nie jest to także chrystofania, proszę Państwa, bo chrystofania to inaczej objawienie Chrystusa zmartwychwstałego, ale uwaga, chrystofania w sensie ścisłym dotyczy 40 dni po zmartwychwstaniu Chrystusa. Od momentu, kiedy zmartwychwstał, do momentu, kiedy wstąpił do nieba, kiedy fizycznie można go było spotkać, dotknąć, zjeść śniadanie nad Jeziorem Galilejskim, zjeść rybę w wieczorniku, wtedy Chrystus fizycznie był obecny i ukazywał się swoim apostołom. Gdy odszedł do niebios, to należy przypuścić, że to wydarzenie jest mistyczną wizją. Mistyczną wizją, którą otrzymał Paweł, być może nawet w trakcie modlitwy, do której zresztą, wydaje mi się, był psychologicznie przygotowany. Bo spróbujmy sobie wyobrazić osobę wyruszającą z Jerozolimy, wędrującą być może 7-8 dni do Damaszku na północ, z listami uwierzytelniającymi przeciwko chrześcijanom, co Szaweł robił w czasie wędrówki. Łukasz nie pisze o tym w Dziejach Apostolskich, ale łatwo się domyśleć, że pewnie często rozmyślał o chrześcijanach, rozmyślał o ich poglądach, bo musiał je znać, skoro się podjął takiej misji. Być może rozmawiał z innymi, z owymi towarzyszami, nie wiemy, kim byli. I być może, mając 8 dni na przemyślenie Biblii hebrajskiej, doszedł do wniosku, że rzeczywiście chrześcijanie mają solidne podstawy do tego, żeby uwierzyć, że Jezus jest oczekiwanym przez nich Mesjaszem. Być może właśnie ta refleksja, rozmyślanie nad mesjańską godnością Chrystusa i nagle objawienie się Chrystusa w czasie mistycznej wizji spowodowało właśnie tą ogromną przemianę. Nie mamy więc do czynienia, wydaje się, z chrystofanią, tylko z taką wizją, o której wiemy, że Biblia często mówi nam właśnie, że takie rzeczy dzieją się i mają charakter mistyczny. Dalej, proszę Państwa, na obrazie Caravaggia widzimy konia, ale wiemy, że w tamtym czasie w Palestynie na koniach podróżowali zazwyczaj rzymscy żołnierze. Trudno przypuścić, że Paweł Żyd, choć miał obywatelstwo rzymskie, zatrudnił się we wrogiej dla swojego narodu armii, więc zresztą nie ma absolutnie mowy o żadnym zwierzęciu, jeżeli popatrzymy na przeczytany przed chwilą tekst. Mamy tylko wzmiankę o tym, że Paweł upadł na ziemię. Nie ma mowy o tym, na jakim jucznym to zwierzęciu apostoł podróżował. W pozostałych dwóch narracjach, bo mamy trzy narracje opowiadające o tym wydarzeniu w Dziejach Apostolskich, dalej też nie wspomina się o tym. Właśnie, jeżeli wspomnieliśmy, że mamy trzy narracje opowiadające o tym, co się tam wydarzyło, to może warto sięgnąć na pewną, wydaje się,
przy pierwszej lekturze sprzeczność czy nieścisłość pomiędzy dwiema z nich. Otóż zwróćmy uwagę, proszę Państwa, że tu w 9 rozdziale czytamy tak. Ludzie, którzy mu towarzyszyli w drodze, oniemieli ze zdumienia. Słyszeli bowiem głos, lecz nie widzieli nikogo. Później sam Szaweł daje świadectwo temu, co się wydarzyło. Opowiada o tym wydarzeniu i w 22 rozdziale Dziejów Apostolskich, w 9 wierszu, czytamy tak. Towarzysze zaś moi widzieli światło, ale głosu, który do mnie mówił, nie słyszeli. Jeszcze raz spróbujmy zestawić te dwa fragmenty. Towarzysze moi widzieli światło, ale głosu, który do mnie mówił, nie słyszeli. W 9 rozdziale ludzie, którzy mu towarzyszyli w drodze, oni mieli ze zdumienia, słyszeli bowiem głos, lecz nie widzieli nikogo. Przy pierwszej lekturze, proszę Państwa, rzeczywiście wydaje się, że mamy, przepraszam, do czynienia z jawną sprzecznością, ale okazuje się, że tak nie jest, gdy bowiem dokładnie przyjrzymy się tym fragmentom, to popatrzmy, może najpierw zajmijmy się wizją. Co widzieli towarzysze Pawła? Ludzie, którzy mu towarzyszyli w drodze, nie widzieli nikogo. Tak czytamy w pierwszym opisie, a w drugiej relacji towarzysze zaś moi widzieli światło. Nie ma tu sprzeczności, bo Szaweł widział i Chrystusa, i światło, natomiast jego towarzysze widzieli tylko światło. Jeżeli zajmiemy się fonią, czyli tym, co słyszeli towarzysze Pawła, to zwróćmy uwagę. W jednej relacji czytamy, słyszeli bowiem głos, a w drugiej głosu, który do mnie mówił, nie słyszeli. Otóż, proszę Państwa, istnieje taka zasada interpretacji tekstów biblijnych, która mówi, że żeby głębiej zrozumieć dany fragment, trzeba nam sięgnąć do tekstów paralelnych. Czy mamy takie teksty, w którym pojawia się, jak mówią Żydzi, bat kol, czyli głos z nieba? Tak, mamy takie teksty na przykład przy chrzcie Chrystusa. Bóg się odzywa z nieba, to jest mój Syn umiłowany, przy przemienieniu. Podobnie. I mamy też bardzo ciekawy fragment zapisany u świętego Jana, kiedy Jezus wypowiada słowa modlitwy i mówi tak, Ojcze, wsław Twoje imię. Jan, ewangelista, dopowiada, z nieba odezwał się głos, już wsławiłem i jeszcze wsławię. Ale świadkowie tego wydarzenia mówili, zagrzmiało. Czyli zwróćmy uwagę, Jezus usłyszał wyraźnie słowa, już wsławiłem, jeszcze wsławię. Natomiast pozostali myśleli grzmoty. Dokładnie przez właśnie tego tekstu paralelnego pryzmat, patrząc na nasz fragment, możemy też powiedzieć, w pierwszej relacji słyszeli głos, w znaczeniu mieli jakieś foniczne wrażenia, a w drugiej, kiedy Paweł mówi głosu, który do mnie mówił, nie słyszeli, chodzi o to, że nie słyszeli dokładnie słów, które były skierowane do Pawła. Zajęło nam prawie 20 minut omówienie tego wydarzenia, dlatego proszę Państwa, że jest ono absolutnie kluczowe do interpretacji tego, co później wydarzyło się w życiu apostoła narodów. Zanim jednak właśnie dojdziemy do tego, co wydarzyło się później, spojrzyjmy teraz krótko na te najbardziej istotne momenty jego życia, o których wiemy z Dziejów Apostolskich. Otóż Paweł urodził się w Tarsie, w Cylicji, to jest dzisiejsza Turcja. I jeżeli widzimy, popatrzmy tutaj na wschodnim wybrzeżu Morza Śródziemnego, to mniej więcej Damaszek jest w połowie drogi pomiędzy rodzinnym Tarsem Pawła a Jerozolimą, skąd Paweł został wysłany właśnie do Damaszku. Czyli urodził się tutaj najprawdopodobniej, i tu proszę Państwa przejdziemy do kolejnego slajdu, około 8 roku po Chrystusie. Chciałbym powiedzieć, że wszystkie daty, które tutaj przytoczymy, są datami umownymi. To znaczy nie mamy stuprocentowej pewności, przynajmniej do niektórych z nich. Gdybyśmy sięgnęli do tak powiedzmy encyklopedii czy słowników, to zazwyczaj zobaczymy, że bibliści datują urodzenie Pawła między 5 a 10 rokiem po Chrystusie. Więc my wybieramy taką średnią około 8 roku po Chrystusie.
Szaweł mieszkał wtedy w Cylicji, czyli był Żydem urodzonym w diasporze. Otóż, proszę Państwa, z czasów świętego Pawła, czyli z początków pierwszego wieku po Chrystusie, w dzisiejszym Tarsie pozostała tylko ta studnia, którą widzimy na załączonym zdjęciu. To jest jedyna pozostałość tego dawnego miasta. Nie mamy tutaj śladów synagogi. Należy przypuszczać, że była tam synagoga. Wiemy, że to życie w diasporze Żydów było bardzo bogate. Takim głównym ośrodkiem była zapewne wtedy Aleksandria w Egipcie, już od kilku stuleci. Duża część Żydów mieszkała w Babilonii. To była druga silna diaspora, tym bardziej, że później tam między innymi powstaje jedna z wersji Miszny i Talmudu. Silna też była diaspora żydowska w Rzymie. Natomiast na terenie dzisiejszej Turcji i Grecji były mniejsze ośrodki żydowskie, ale na przykład w takim Tarsie z całą pewnością były rodziny żydowskie. Proszę Państwa, Paweł rodzi się tam jako obywatel rzymski. To oznacza, że ma pewne uprawnienia. Mianowicie na przykład miał bierne prawo wyborcze, miał ochronę przed, na przykład, do tego dojdziemy już przy męczeńskiej śmierci apostoła, nie mógł zostać ukrzyżowany jako obywatel rzymski, dlatego po prostu został zabity przez ścięcie mieczem. Miał też możliwość apelacji w wyrokach jako obywatel rzymski i z tej możliwości apostoł skorzystał. Czyli miał pewne uprawnienia, mając to podwójne obywatelstwo i żydowskie, i właśnie rzymskie. Zwyczajem było, że żydowskie dzieci, a dokładnie chłopcy, w wieku od 5 do 12 lub 13 roku życia uczęszczali do szkoły przysynagogalnej. Należy więc przypuścić, że Szaweł, a dokładnie Paweł w Tarsie, rozpoczął taką naukę w wieku 5 lat w przysynagogalnej szkole. To nie były takie szkoły jak dzisiaj, gdzie mamy po kilka godzin zajęć dziennie, ale najczęściej raz albo dwa razy w tygodniu na 2-3 godziny tacy chłopcy wędrowali do szkoły przy synagodze i przez 5 pierwszych lat nauki uczyli się Tory, uczyli się pisać, czytać, ale uczyli się prawa Starego Testamentu, dokładnie Biblii Hebrajskiej. Poznawali wszystkie 613 przepisów prawa tam zapisanych, natomiast ostatnie 2-3 lata nauki to były poświęcone na naukę tradycji ustnej, czyli interpretacji Tory. W jaki sposób to, co w pięcioksięgu zostało napisane, należy wprowadzać w życie, czyli taki już wymiar bardziej praktyczny. I po tych 7 bądź 8 latach nauki chłopiec przeżywał swoją bar mitzwę. Nie mamy pewności, czy w tamtym czasie nazywało się ten obrząd, rzeczywiście nazywał się bar mitzwą. Nie mamy pewności, czy był praktykowany dokładnie tak, jak to się dzieje dzisiaj, że chłopiec po tylu latach nauki po raz pierwszy publicznie w synagodze czyta Biblię i od tego momentu staje się bar mitzwą, synem przykazania, bo obowiązują go wszystkie przykazania zapisane właśnie na kartach Tory, ale musiał być moment, w którym chłopiec przestawał być chłopcem, a stawał się mężczyzną, czyli że od jakiegoś momentu życia rzeczywiście obowiązywały go wszystkie przykazania prawa. I dlatego tu zdania biblistów są podzielone. Może warto wspomnieć, że niektórzy też sądzą z dużym prawdopodobieństwem, że Jezus ten moment przeżył w świątyni jerozolimskiej, gdy miał lat 12. Natomiast wiemy, że rodzice wysłali Pawła do Jerozolimy. Być może działo się to już po pierwszym etapie nauki, po 5 pierwszych latach. Natomiast w Jerozolimie przygotowywał się do bar mitzwy, jeżeli ten obrzęd wtedy tak się nazywał i tak wyglądał, pod okiem Gamaliela. A może właśnie po tym już wejściu w dorosłe życie, dojrzałe życie wyznawcy judaizmu, przybył do Jerozolimy. Więc datujemy to na rok około 20 po Chrystusie. Wtedy z całą pewnością już Szaweł stał się adeptem bardzo słynnej szkoły rabbiego Gamaliela.
który wyznawał przekonania i poglądy faryzejskie, jednego z wielu ugrupowań judaizmu w tamtym czasie. I zwróćmy uwagę, że niewielu z nas o tym pamięta, Paweł przybył do Jerozolimy zapewne ze swoją siostrą, dlatego że czytamy w 23 rozdziale o tym, że mieszkał tam siostrzeniec Pawła. Od 16 wiersza 23 rozdziału czytamy tak. Gdy o tej zasadzce dowiedział się siostrzeniec Pawła, przyszedł do twierdzy i opowiedział o tym Pawłowi. Paweł już jest uwięziony po niesłusznym oskarżeniu. Czyli być może mieszkała siostra Pawła, starsza od niego, tak przypuszczamy, i to właśnie Paweł u niej się zatrzymał, dlatego że później w swoim życiu, gdyby było tak, że Paweł wraz z rodzicami przeprowadził się do Jerozolimy, to wydawałoby się dziwne, że później długi czas spędza właśnie w Tarsie, gdyby tam już nie było jego rodziny. W każdym razie, gdy Paweł zostaje adeptem Gamaliela, tam pobiera nauki, tam staje się uczonym faryzeuszem, przygotowuje się, można powiedzieć, do bycia rabbim i około 35 roku, jak wspomnieliśmy, ma miejsce przełomowe wydarzenie w jego życiu, czyli spotkanie z Chrystusem pod bramami Damaszku. Po tym wydarzeniu Paweł krótki czas spędza na pustyni w Arabii. Łukasz Ewangelista nie zdradza nam, co tam czynił, ale wydaje się bardzo logiczne, że pewnie wziął ze sobą Biblię hebrajską i całą wertował, szukając zapowiedzi mesjańskich i odnosząc je do Chrystusa, choć wcześniej jako faryzeusz pewnych tekstów nigdy nie odnosił do Chrystusa, nagle wszystko stało się dla niego jasne. I po tym czasie, po około 3 latach, na 2 tygodnie zaledwie udaje się do Jerozolimy. Tam spotyka się z Piotrem, i apostołowie decydują, że jednak Paweł powinien, można powiedzieć, chronić swoje życie, bo nie wszyscy są przekonani co do gorliwego jego zostania chrześcijaninem, więc odsyłają go do Tarsu. I właśnie Paweł jedzie do swojego rodzinnego Tarsu i popatrzmy, że do około 46 roku mniej więcej tam przebywa, czyli tak naprawdę to, z czego znamy głównie apostoła narodów, z jego podróży misyjnych, dokonuje się kilkanaście lat po spotkaniu Chrystusa z Damaszkiem. Może to być 11, niektórzy mówią 12, 13 lat. W każdym razie nie było to tak, że Paweł spotkał Chrystusa i natychmiast zaczął głosić, ale do tej misji solidnie przez no na pewno ponad 10 lat się przygotowywał. Co wtedy się dzieje? Wtedy około 46 roku, tu również daty są przybliżone, rozpoczyna się jego pierwsza podróż misyjna. Mamy tutaj na tej mapce ukazaną drogę tej podróży, itinerarium tym czerwonym znakiem, dlatego że w pewnym momencie od Pawła odłącza się Marek, który mu towarzyszył, więc ten markowy szlak jest naznaczony tu na zielono. W każdym razie odbywa się pierwsza podróż misyjna i trzeba powiedzieć, że we wszystkich podróżach schemat mniej więcej jest następujący. Paweł przybywa do jakiegoś miasta, rozpoczyna głoszenie dobrej nowiny w synagodze, czyli w diasporze żydowskiej, mówi do swoich współwyznawców. Bardzo niewielka grupa współwyznawców przyjmuje jego orędzie, przyjmuje chrześcijaństwo, natomiast pozostali go wyrzucają z synagogi i wtedy apostoł zwraca się do pogan i w ten oto sposób poganie napływają do kościoła. Trzeba nam zdać sobie sprawę, że ten moment napływu pogan do rodzącego się kościoła miał bardzo znaczący wpływ na późniejsze rozejście się dróg kościoła i synagogi. Zwróćmy uwagę, że do pierwszych znasek, tutaj mamy zaznaczoną Antiochię, tak na północnym wschodzie. Otóż tam powstaje gmina chrześcijańska i tam rodzi się tak zwany konflikt antiocheński, który polega na
sporze dwóch grup. Jedni twierdzą, że poganie, którzy przyszli do kościoła, winni zachowywać żydowskie prawo, inni, że nie. Dochodzi więc do sporu i spór zostaje wyjaśniony na Soborze Jerozolimskim w około, znowu, 49 roku. Dzisiaj niektórzy mówią, że ten sobór, czy synod, można powiedzieć, miał miejsce w 51 roku. W każdym razie tamten kryzys zostaje zażegnany. Apostołowie wydają dekret, który zwalnia zdecydowanie zwalnia poganów chrześcijan od zachowywania żydowskich przepisów prawa, zwłaszcza obrzezania czy przepisów pokarmowych. I trzeba nam zdać sobie sprawę, że Paweł, który bierze udział w tym zgromadzeniu apostołów, nie jest, jest oczywiście zwolennikiem tej opcji, która przeważyła. Pogano-chrześcijanie nie muszą zachowywać żydowskich przepisów, ale choć później to on był głównie apostołem pogan, to jednak mamy już wcześniejsze ślady tego, że osoby, które nie były wyznawcami judaizmu, weszły w obręb oddziaływania Kościoła. Pierwszy znak to, kiedy to Szymon Piotr pojawia się w domu setnika w Cezarei Nadmorskiej. Tam nawraca się Korneliusz, tam chrzest przyjmują cały jego dom. Później, jeszcze właśnie przed pierwszymi podróżami Pawła, wiemy o tym, że Słowo Boże dotarło do Samarii, czyli Samarytanie, według Żydów też inna nacja, nie utożsamiali ich z Żydami, aczkolwiek sami Samarytanie twierdzili, że są spadkobiercami tej samej religii mojżeszowej. Oni również przyjęli Słowo Boże, czyli stali się, jak później nazwano, chrześcijanami. Wiemy także, że dobra nowina trafiła do Etiopii przez pośrednictwo Filipa, diakona, który głosił takiemu dworzaninowi królewskiemu z Etiopii Chrystusa, czyli mamy już pogan, bo co do tego Etiopa nie wiemy, czy był może prozelitą, czy może był falaszą, czyli Żydem. Wielu badaczy twierdzi, że jednak był poganinem. Mamy więc już pogan, którzy z różnych środowisk przyłączyli się do Kościoła, a nigdy nie mieli wiele wspólnego z judaizmem. I kiedy ten konflikt zostaje zażegnany, to wtedy Paweł wyrusza w swoją drugą podróż misyjną. Zobaczmy, jak jest bogata. Znowu trwa około 3 lat. Co jest ważne w tej drugiej podróży? To, proszę Państwa, że po raz pierwszy Ewangelia, dobra nowina, trafia do Europy. Paweł ma widzenie Macedończyka, który mówi: przepraw się do nas i bo potrzebujemy Twojej pomocy. Udaje się więc po raz pierwszy apostoł do Europy i to się dzieje właśnie w czasie jego drugiej podróży misyjnej. Ważne jest także to, że, proszę Państwa, głosząc dobrą nowinę, apostoł narodów trzyma pod pachą nie Biblię hebrajską, ale Septuagintę. Septuagintę, czyli greckie tłumaczenie Biblii hebrajskiej, dokonane w III-II wieku przed Chrystusem w środowisku aleksandryjskim w Egipcie. Tutaj widzimy też Aleksandrię na mapie. Dlatego, że Paweł udaje się na tereny języka greckiego, gdzie mówi się po grecku. W związku z tym jest logiczne, że ma przed sobą Biblię grecką. Sam zresztą fakt, że 95% cytatów w listach pawłowych ze Starego Testamentu pochodzą z Septuaginty, a nie z Biblii hebrajskiej, świadczy o tym, że ta Biblia, Biblia grecka, była Biblią rodzącego się Kościoła. Można by znów cały długi, piękny wykład poświęcić temu, czym różni się Biblia grecka od Biblii hebrajskiej i dlaczego właśnie Septuaginta stała się Biblią pierwszego Kościoła, również ze względów teologicznych, bo w wielu miejscach przekonania głoszone przez chrześcijan są dobitniej wyrażone w Septuagincie niż w Biblii hebrajskiej. Ewangelia więc głoszona jest w języku greckim. To jest też bardzo ciekawa rzecz z tego powodu, że wiemy, że cały Nowy Testament powstał w języku greckim, a tak naprawdę, jak wspomnieliśmy, Łukasz był jedynym nieżydowskim pisarzem Biblii. To oznacza, że dla niego język grecki był językiem ojczystym, językiem rodzimym.
Paweł z całą pewnością posługiwał się dobrze i greką, bo urodził się w Cylicji i tam spędził przynajmniej lata dzieciństwa i później około 10 lat swojego życia. Dalej posługiwał się oczywiście znakomicie językiem aramejskim. Jako Żyd poznawał Biblię w języku hebrajskim, czyli mamy już trzeci język, w którym apostoł narodów odnajdywał się znakomicie. I przypuścić należy, że kiedy znalazł się w Rzymie, to pewnie też mówił po łacinie, bo kilka ostatnich lat swojego życia spędził właśnie w tamtym środowisku. To więc jest jego druga podróż misyjna i trzecia jest najdłuższa. Apostoł postanawia odwiedzić te gminy, które już założył, albo te gminy, gdzie już istniał Kościół, ale on tam się pojawił i głosił Ewangelię. Rozpoczyna więc długą wędrówkę i ta wędrówka trwa około, popatrzmy, 5 lat. Po czym rodzi się w nim ogromne pragnienie, by zjawić się w Jerozolimie i chociaż sam wie, że czekają go tam prześladowania i też inni towarzysze, prorocy mówią mu o tym, że w Jerozolimie czeka go cierpienie, Paweł zgodnie z tym, co pisze w jednym ze swoich listów, ja zgoła nie cenię sobie życia, udaje się do Jerozolimy i popatrzmy, o, tutaj mamy na zdjęciu taki wizerunek świętego Pawła, który powstał w Westfalii, w jednym z ośrodków badawczych. Powstał na bazie starożytnych opisów wyglądu apostoła. Zwłaszcza mamy takie interesujące dzieło apokryficzne Życie Pawła i Tekli, która była apostołką, przyjaciółką apostoła narodów. Razem mieli głosić Ewangelii, tam mamy częściowo wygląd Paweł opisany, więc starano się odtworzyć mniej więcej, jak Paweł mógł wyglądać. Gdy zjawił się Paweł w Jerozolimie, zwróćmy uwagę, że zostaje oskarżony niesłusznie o wprowadzenie poganina na teren świątyni jerozolimskiej i zostaje aresztowany. Po pewnym czasie Żydzi robią spisek i chcą doprowadzić do szybkiego wyroku wskazującego na Pawła i właśnie wtedy interweniuje tutaj jego siostrzeniec, ostrzegając go o tym, aby uniknąć takiego losu w Jerozolimie, apostoł zostaje przewieziony do Cezarei Nadmorskiej. Wtedy nowego miasta, można powiedzieć, istniało kilkadziesiąt, zaledwie lat, nowego miasta wybudowanego przez szalonego Heroda Wielkiego. Szalonego nie tylko dlatego, że wymordował 3/4 swojej rodziny w walce o władzę, miał taką manię prześladowczą, ale szalonego również w swoich pomysłach architektonicznych, bo Herodowi Wielkiemu, to taka dygresja, zawdzięczamy bardzo wiele znakomitych budowli, które pochodzą właśnie z przełomu, można powiedzieć, er. To on rozbudował świątynię jerozolimską. Gdy sobie wyobrazimy mury ściany płaczu, muru zachodniego, to te największe kamienie przy samym dole, to są właśnie kamienie herodiańskie. Dalej wybudował twierdzę Macheron, wybudował twierdzę Masadę, wybudował twierdzę w Jerychu, pałac zimowy, wybudował Herodion, gdzie później był pogrzebany, kolejna twierdza. I wybudował również miasto, całe miasto Cezareę Nadmorską przy prostej linii brzegowej, co jest absolutnie ewenementem. Gdy buduje się bowiem port, to buduje się w zatoce, aby tam nie docierały sztormy, bo woda w zatoce jest zawsze spokojniejsza. A tymczasem, żeby przy prostej linii brzegowej postawić port, Herod Wielki wrzucił w morze tak zwane falochrony, czyli takie ściany z dwóch stron, tworząc w ten sposób sztuczną zatokę. Notabene, żeby te falochrony tam wybudować, sprowadzał pył wulkaniczny z Wezuwiusza. Wielkimi okrętami przywożono ten pył wulkaniczny i on z nich robił taką zaprawę, która później stanowiła owe falochrony. Otóż w tym mieście Paweł spędził 2 lata w więzieniu, aż ostatecznie zdecydował się skorzystać ze swojego prawa obywatela rzymskiego. Zdecydował się na odwołanie się do Cezara. W związku z tym około 60 roku odbywa swoją podróż do Rzymu.
burzliwe dzieje tej podróży zajmują kilka rozdziałów dziejów apostolskich. Między innymi Paweł zatrzymuje się na Malcie po dramatycznym przeżyciu sztormu i tam nawraca, można powiedzieć, rządzących czy administratorów tej wyspy. To wtedy chrześcijaństwo dociera właśnie na Maltę, a później przez Puetoli, niedaleko Neapolu, dostaje się do Rzymu. I pobyt w Rzymie, proszę Państwa, to są lata mniej więcej 60 do 67. Nie znamy dokładnej daty męczeńskiej śmierci apostoła narodów. Wiemy, że został ścięty mieczem. Z całą pewnością działo się to za czasów Nerona. Neron zmarł w 68 roku, więc przypuszczać należy, że Piotr apostoł, który wtedy był już w Rzymie, stracił życie nieco wcześniej niż Paweł, mówi się o 64 roku, a sam Paweł może już w tym 64, może troszkę później, może w 67, to już pewnie najdalej posunięta graniczna data. Ciekawostką jest to, i to jest pytaniem wielu biblistów, wielu teologów, że Łukasz, który opowiada o tym, co się wydarzyło, kończy dzieje apostolskie taką wzmianką. Przez całe 2 lata Paweł pozostawał w wynajętym przez siebie mieszkaniu i przyjmował wszystkich, którzy do niego przychodzili, głosząc Królestwo Boże i nauczając o Panu Jezusie Chrystusie zupełnie swobodnie i bez przeszkód. Zdecydowana większość teologów, biblistów jest skłonna przyjąć datację dziejów apostolskich na rok około 80. A może... Tym bardziej, że tak też należy datować przypuszczalnie Ewangelię Łukasza, a Ewangelia jest pierwszym napisanym przez niego dziełem. Wydaje się więc dziwne, że Łukasz, mając świadomość, że już kilkanaście lat wcześniej apostoł Paweł poniósł męczeńską śmierć, nie opowiada tego w dziejach apostolskich. Są tutaj różne hipotezy, różne teorie na temat tego, jak to się mogło wydarzyć. Natomiast być może, to jest taka troszkę szalona grupa radykalnych biblistów, twierdzą, że dzieje apostolskie powstały jeszcze za życia Pawła i dlatego nie ma tam wzmianki o jego śmierci. Ja osobiście sądzę, że Łukasz pisał dzieje apostolskie jednak po śmierci apostoła narodów, ale ponieważ to dzieło miało być przepisywane i miało krążyć po gminach chrześcijańskich, to zakończył je tak bardzo łagodnie, nie mówiąc o męczeńskiej śmierci Pawła, aby, że pozwolę sobie użyć takiego słowa, nie rozdrażniać Rzymian, żeby w miarę pokojowo mogli przyjąć to, co jest w dziejach apostolskich napisane i żeby przez to nie wzmagać kolejnych prześladowań chrześcijan. Więc wydaje się, że być może dlatego właśnie Łukasz w tym momencie kończy opowiadanie o Pawle apostole, naszym dzisiejszym bohaterze, i nie relacjonuje tego, co się wydarzyło, gdy Paweł poniósł męczeńską śmierć. To jest, proszę Państwa, zasadniczy zarys życia apostoła narodów. Człowieka, który przyniósł chrześcijaństwo do Europy i który sprawił, że do kościoła zaczęła napływać cała fala etno-chrześcijan, czyli pogan, którzy stawali się chrześcijanami. I w ten sposób dzięki niemu bardzo szybko w kościele zaczęła przeważać ta grupa chrześcijan wywodząca się właśnie z religii pogańskich, a nie z judaizmu. Kolejne, myślę, 10 minut poświęcimy sobie, proszę Państwa, na omówienie takich głównych idei teologicznych Pawła. Idei, które wybrałem dosyć arbitralnie, dlatego że na każdy z listów Pawła powstają całe tomy komentarzy, więc nie sposób tutaj zatrzymywać się dłużej nad właśnie jego teologią. Dlatego myślę sobie, bardzo ciekawe byłoby dostrzeżenie osoby Chrystusa, jak Paweł zaczął patrzeć na Chrystusa, jak to się stało, że rozpoznał w nim Mesjasza.
Całe to zagadnienie chrystologii jest niezwykle interesujące, gdy czytamy listy Pawła. Nie sposób więc omówić choćby małej części tej dziedziny. Pozwolę więc sobie spojrzeć tylko na to, co niektórzy teologowie nazywają dziełem Jezusa, czyli na czym zasadniczo polega to, co uczynił Jezus i co przewróciło Pawłowi w głowie. Co stało się absolutnie najważniejszą ideą, jaką żył apostoł narodów. Chciałbym sięgnąć do listu do Filipian, do drugiego rozdziału, w którym mamy tak zwany hymn o kenozie, czyli o uniżeniu Chrystusa. Trzeba powiedzieć, że ten chrystologiczny hymn z całą pewnością nie powstał tylko jako hymn autorstwa Pawła, ale został on, tak się wydaje, przejęty z liturgii. Chrześcijanie już korzystali z niego w liturgii, pewnie śpiewali go, być może po aramejsku. Natomiast Paweł zaadaptował ten hymn i włączył w swój list. Pisze tam o Chrystusie tak. On, istniejąc w postaci Bożej, nie skorzystał ze sposobności, aby na równi być z Bogiem, lecz ogołocił samego siebie, przyjąwszy postać sługi, stawszy się podobnym do ludzi. W zewnętrznym przejawie uznany za człowieka, uniżył samego siebie, stawszy się posłusznym aż do śmierci i do śmierci krzyżowej. Dlatego też Bóg wywyższył go ponad wszystko i darował mu imię, które jest ponad wszelkie imię, aby na imię Jezusa zgięło się każde kolano istot niebieskich, ziemskich i podziemnych i aby wszelki język wyznał, że Jezus Chrystus jest Panem ku chwale Boga Ojca. Otóż, proszę Państwa, ten hymn pokazuje nam jedno. Musimy odwołać się do, pozwolę sobie na język troszkę filozoficzny, do pewnej hierarchii bytów, jaką przyjmowali Żydzi czasów Chrystusa i czasów Pawła. Bóg nazywany był po hebrajsku, to jedno z jego imion, El Elyon, Bóg najwyższy. Bóg jest najwyższy. Nieco niżej w tej hierarchii bytów stoją istoty duchowe, które Biblia nazywa rozmaitymi terminami. Aniołowie, archaniołowie, cherubini, serafini, trony, panowania, zwierzchności, władze, demony, dajmoniony, bo mamy dwa terminy, dajmon i dajmonion, złe duchy, duchy nieczyste, czyli cały świat istot duchowych stoją niżej w tej hierarchii bytów pod, że tak powiem, na tej drabinie pod samym Panem Bogiem. Natomiast jeszcze niżej stoi człowiek. Człowiek jako istota psychofizyczno-duchowa. Ma w sobie pierwiastek duchowy, ma w sobie pierwiastek cielesny. Uznawano aniołów za istoty wyższe od ludzi. Cały Stary Testament o tym świadczy. Uznawano za istoty wyższe. Dlatego, gdy pojawiają się aniołowie, to się im oddaje cześć. Zwróćmy także uwagę na ciekawy psalm 8, gdzie pada termin Elohim, ale oznacza tutaj bardzo często w tłumaczeniach aniołów albo istoty duchowe. Kim jest człowiek, że o nim pamiętasz? Uczyniłeś go niewiele mniejszym od aniołów albo niewiele mniejszym od istot niebieskich, czyli jakichś istot duchowych. Tak wielu tłumaczy przekłada to, ten fragment. I teraz zwróćmy uwagę, wracając do hymnu. Jezus istniał w postaci Bożej. Jest Bogiem na najwyższym stopniu hierarchii. Uniżył samego siebie, przyjął postać sługi, stał się człowiekiem, czyli przeskoczył cały ten świat duchowy, duchów wyższych od ludzi, stał się człowiekiem. Tutaj umarł, zmartwychwstał i Bóg wywyższył go ponad wszystko, czyli Jezus powraca do Ojca, moment wniebowstąpienia, ale uwaga, powraca już jako człowiek. Jako Syn Boży, oczywiście druga osoba boska, ale również jako człowiek. I od tego momentu pierwszy człowiek zostaje, to jest pierwszy człowiek, który zostaje wywyższony, wyniesiony na prawicę Ojca i zasiada ponad tronami, panowaniami, zwierzchnościami, władzami, to terminologia Pawłowa, czyli ponad wszelkimi rodzajami istot duchowych. Zwróćmy więc uwagę, że pozycja człowieka staje się, w tym wypadku Chrystusa, staje się lepsza niż mieli pierwsi rodzice w raju. Tam byli poniżej tego świata duchowego, a teraz Chrystus nie tylko przez swoje dzieło przywrócił ten pierwotny stan, ale dał wiele więcej. Zwróćmy także uwagę, że list do Hebrajczyków dokładnie o tym mówi już w pierwszym rozdziale. Autor tego listu w 14 wierszu pyta o aniołów i mówi tak. Czy nie są oni wszyscy
duchami przeznaczonymi do usług, posłanym na pomoc tym, którzy mają posiąść zbawienie. W dziejach starotestamentalnych aniołowie byli ponad ludźmi. A teraz, czy nie są oni duchami przeznaczonymi do posług, czyli są już, można powiedzieć, w tej hierarchii poniżej człowieka. I proszę Państwa, zwróćmy uwagę na jeszcze jeden fragment. Sięgnijmy do listu do Efezjan. W liście do Filipian Paweł opowiedział o tym, czego dokonał Jezus. Będąc Bogiem, stał się człowiekiem, umarł, zmartwychwstał i jako Bóg człowiek powrócił do Ojca. Co się dzieje, i to musiało być dla Pawła, tak sądzę, odkryciem absolutnie szokującym, i to wywróciło mu cały jego świat do góry nogami. Co się dzieje, gdy ktoś przyjmuje Chrystusa, przyjmuje chrzest, uznaje go za swojego Pana? W drugim rozdziale listu do Efezjan apostoł pisze tak. Bóg, będąc bogaty w miłosierdzie przez wielką swą miłość, jaką nas umiłował, nas umarłych na skutek występków, razem z Chrystusem przywrócił do życia, razem też wskrzesił i razem posadził na wyżynach niebieskich w Chrystusie Jezusie. Apostoł zdaje sobie sprawę, że kto przyjmuje chrzest, wyznaje, Jezus jest Panem, w tym momencie, w tym świecie duchowym, zostaje wyniesiony na prawicę Ojca i tam wraz z Chrystusem zasiada po prawicy Ojca. Chrystus był martwy fizycznie. Paweł mówi, was umarłych na skutek grzechów. Człowiek był martwy duchowo, czyli jego duch był oddzielony od Boga, który również jest duchem. Gdy ktoś przez chrzest przyjmuje Chrystusa, to ten zostaje wyniesiony na prawicę Ojca i wtedy właśnie wszystkie te istoty duchowe są pod nim, a on jest zaproszony do wspólnoty trzech boskich osób. To jest zasadnicza myśl dzieła Chrystusa dokonana czy ukazywana przez Pawła w bardzo wielu momentach jego listach. Drugi temat, który pokazuje na rolę Pawła w powstaniu, trzeba powiedzieć, nowej religii. Mianowicie treści listów Pawłowych, jego przekonania, zwłaszcza to, że dobrą nowinę kieruje głównie do pogan i że wyłącza pogan, którzy stają się chrześcijanami, z obowiązku przestrzegania żydowskiego prawa, jest bardzo ważnym czynnikiem w rozejściu się dróg Kościoła i synagogi. Zwróćmy uwagę, że początkowo, gdy po dniu Pięćdziesiątnicy apostołowie zaczynają głosić dobrą nowinę, kierują przede wszystkim ten przekaz do wyznawców judaizmu. Wśród wyznawców judaizmu mamy bardzo różne ugrupowania. Wymieńmy je na jednym oddechu. Faryzeusze, Saduceusze, uczeni w piśmie, Herodianie, Zeloci, Sykaryjczycy, Esenczycy, czyli Kumrańczycy, także Samarytanie, jak wspomnieliśmy, przyznają się do Pięcioksięgu, do religii mojżeszowej, choć pozostali Żydzi nie uznają ich za ugrupowanie judaizmu. No i w pewnym momencie, właśnie około 30 roku, pojawiają się chrześcijanie jako kolejny nurt w judaizmie. Chrześcijanie to ci, którzy uwierzyli, że Jezus z Nazaretu był oczekiwanym przez nich Mesjaszem. Zaryzykuję twierdzenie, które wydaje mi się już kiedyś miałem okazję wygłosić właśnie w czasie naszego spotkania w EWST, mianowicie, że sam Jezus nie zamierzał założyć nowej religii. Był Żydem, był wyznawcą judaizmu, Żydzi oczekiwali Mesjasza. Gdyby Żydzi w większości uznali w nim Mesjasza, nie doszłoby do powstania chrześcijaństwa jako osobnej religii oddzielonej od judaizmu. Tymczasem tak się potoczyły losy, że większość Żydów jednak odrzuciła Chrystusa, nie uznała w nim Mesjasza. Niewielka grupka natomiast, która to uczyniła, zaczęła głosić swoje przekonania i przyjęła do swojej wspólnoty pogan, na co Żydzi pozostali nie mogli się zgodzić. W związku z tym w około 90 roku naszej ery w środowisku Jabne, w środowisku tworzonej tam Akademii Rabinackiej, dochodzi najprawdopodobniej do ostatecznego zerwania
pomiędzy kościołem i synagogą, czyli drogi judaizmu, wtedy już rabinicznego, bo tam się rodzi judaizm rabiniczny, i kościoła rozchodzą się na dobre, ale jest to koniec pierwszego wieku. I proszę Państwa, na koniec pozostawiłem tę trzecią kwestię, która jest niezwykle istotna, dlatego że przez całe stulecia była kwestią pewnych sporów, które toczyliśmy w chrześcijaństwie, i trzeba powiedzieć, że dla apostoła narodów była ona niezwykle istotna. Odkrycie tego, co dokonało się przez dzieło Jezusa, całkowicie zrewolucjonizowało jego spojrzenie na prawo Starego Testamentu, na relacje do świątyni jerozolimskiej, na przykazania kultyczne zapisane w Biblii hebrajskiej. Otóż wspomnieliśmy, że spośród tych różnych nurtów apostoł narodów był faryzeuszem. Faryzeusze mieli największy wpływ na taką ludową, codzienną pobożność Izraelitów. Faryzeusze bardzo przejęli się tekstem Księgi Powtórzonego Prawa z 30 rozdziału, gdzie Bóg mówi: patrz, kładę przed tobą życie i szczęście, śmierć i nieszczęście, nakazuję ci miłować Pana, twojego Boga, chodzić jego drogami, a Pan będzie ci błogosławił w kraju, który idziesz posiąść, bo jesteśmy tuż przed wejściem do ziemi obiecanej. I dalej mówi Bóg: ale jeżeli serce swoje odwrócisz, zbłądzisz, będziesz oddawał pokłon obcym Bogom, oświadczam wam dzisiaj, że na pewno zginiecie. Żydzi więc zdali sobie sprawę, że w życiu człowieka są dwie drogi, życia i szczęścia, na której jest Bóg, przekleństwa i śmierci, i każdy, kto grzeszy, znajduje się na tej drugiej drodze, wiodącej do przekleństwa i śmierci. Zdali sobie także sprawę, że na tej drodze są absolutnie wszyscy. Psalmista mówi: nie ma sprawiedliwego ani jednego. Faryzeusz Szaweł Starsu w liście do Rzymian pisze: wszyscy zgrzeszyli i pozbawieni są chwały Bożej. Upraszczając więc, faryzeusze rysowali taki obraz: na drodze szczęścia i życia jest Bóg, na drodze przekleństwa i śmierci są wszyscy ludzie, i stawiali sobie pytanie, czy można w jakiś sposób zaskarbić sobie Bożą łaskawość i połączyć się z Bogiem na drodze życia i szczęścia. Różne ugrupowania żydowskie dawały różne odpowiedzi na to pytanie. Faryzeusze mówili: wydaje nam się, że tak, że absolutna wierność 613 przykazaniom zapisanym w Torze może sprawić, że znajdziemy się na drodze życia i szczęścia. Absolutna wierność 613 przykazaniom Tory, mówi Paweł, jest niemożliwe. Człowiek o własnych siłach nie jest w stanie zachować przez całe życie wszystkich przykazań. Wystarczy, że jedno z nich złamie, znajduje się na drodze przekleństwa. Jednak jako faryzeusz apostoł bardzo dbał o to, żeby wszystkie te przykazania bardzo skrupulatnie wypełniać. Po jego spotkaniu z Chrystusem stało się dla niego jasne, że nie jest możliwe ludzkimi siłami zachować wszystkie przykazania. Na drogę życia i szczęścia można się dostać tylko za pomocą jednego sposobu. Za pomocą uwierzenia w Jezusa Chrystusa. Wiara w Jezusa jest kluczem do zbawienia. Nie uczynki prawa, ale wiara w Jezusa Chrystusa. Jeżeli ktoś przyjmuje Chrystusa, uwierzy mu, co dzieje się dalej, musi dać odpowiedź na tę Bożą miłość, którą przyjął. Co jest tą odpowiedzią? Zachowanie prawa, już nie rytualnego, ale moralnego, czyli trzeba wypełniać uczynki prawa, trzeba czynić dobro, trzeba czynić to, co w aspekcie moralnym nakazują przepisy z Biblii hebrajskiej. Niemniej jednak to jest naszą odpowiedzią na Bożą miłość objawioną w Jezusie Chrystusie, a wierność tym przykazaniom nie jest po to, aby zaskarbić sobie Bożą miłość, bo tę mamy zupełnie za darmo. Mówi Paweł w liście do Rzymian. Chrystus umarł za nas, gdyśmy byli jeszcze grzesznikami. Nie zasłużyliśmy na to, ale On w swojej łaskowości to uczynił. I teraz, gdy przyjmujemy Chrystusa, to zachowujemy moralne przykazania prawa, już nie kultyczne, i to jest nasza odpowiedź na tę Bożą miłość. Dlatego właśnie udało się przezwyciężyć ten odwieczny spór, jak to jest, czy uczynki, czy wiara. Udało się pogodzić te dwa zapisy. Jeden to z listu św. Pawła do Galatów z 2 rozdziału. Posłuchajmy
można powiedzieć, przepraszam za określenie, jak najęty, Paweł wciąż jedno i to samo powtarza. Przeświadczeni, że człowiek osiąga usprawiedliwienie nie przez wypełnianie prawa za pomocą uczynków, lecz jedynie przez wiarę w Jezusa Chrystusa, my właśnie uwierzyliśmy w Chrystusa Jezusa, aby osiągnąć usprawiedliwienie z wiary w Chrystusa, a nie przez wypełnianie prawa za pomocą uczynków, jako że przez wypełnianie prawa za pomocą uczynków nikt nie osiągnie usprawiedliwienia. I tak kilka razy wciąż to samo powtarza. Udało się więc pogodzić ten fragment z tym, który zapisał w swoim liście święty Jakub, który powiedział: wiara bez uczynków jest martwa. Wierzysz, że jest jeden duch, słusznie czynisz, ale i złe duchy czynią. Udało się przezwyciężyć i dlatego, proszę Państwa, bardzo się cieszę ogromnie, że mamy dzisiaj na naszym spotkaniu absolutnie wyjątkowego gościa. Mianowicie mamy z nami panią profesor Kalinę Wojciechowską z Chrześcijańskiej Akademii Teologii z Warszawy, która poprosiła ją o to, już teraz bardzo serdecznie dziękuję, zechce podzielić się kilkoma refleksjami na temat deklaracji, która została podpisana pomiędzy Kościołem Luterańskim i Kościołem Rzymskokatolickim, w którym pojawia się właśnie moment tej kwestii uczynków prawa i wiary. Kalino, oddaję Ci głos. Ja bardzo dziękuję za zaproszenie i takie przedstawienie, które wbiło mnie w fotel. Rzeczywiście udało się przezwyciężyć ten odwieczny spór pomiędzy luteranami a katolikami, albo mówiąc szerzej, pomiędzy protestantami a katolikami, dzięki dokumentowi, który nazywany jest Wspólną Deklaracją o Usprawiedliwieniu. On został podpisany w 1999 roku w Augsburgu, z jednej strony przez przedstawicieli Światowej Federacji Luterańskiej, z drugiej strony przez przedstawicieli Papieskiej Rady do Spraw Popierania Jedności Chrześcijan. I jest to wynik kilkudziesięciu lat dialogu dwustronnego pomiędzy luteranami a katolikami, ale ten dokument ma właściwie dużo szersze znaczenie, dlatego że podpisały go właściwie wszystkie kościoły reformacji historycznej. Niestety w Polsce jeszcze recepcja tego dokumentu jest dosyć słaba, więc dlatego postaram się tak przybliżyć jakieś główne cechy tego dokumentu. A mianowicie on jest bardzo uporządkowany, składa się z takich trzech albo czterech, jak niektórzy sądzą, zasadniczych części. Pierwsza część to jest taka część wprowadzająca, właśnie podsumowująca istniejący już dialog katolicko-luterański, pokazująca, że kościoły luterańskie i kościół katolicki są w stanie reprezentować wspólne stanowisko w kwestii, tutaj uwaga, podstawowego rozumienia nauki o usprawiedliwieniu. Podstawowego dlatego, że potem, jak zobaczymy w tym dokumencie, także są te elementy, które możemy nazwać jako jakimś protokołem rozbieżności. I ta część pierwsza obejmuje paragrafy od 1 do 7. Generalnie cały dokument składa się z 44 paragrafów. Jest taka znowu symboliczna liczba, ale myślę, że ta symbolika nie była tutaj głównym celem twórców dokumentu. Potem taka ważna, zwłaszcza dla biblistów, część, pokazana jest ta nauka o usprawiedliwieniu z perspektywy Nowego Testamentu i tutaj opiera się głównie oczywiście na apostole Pawle, na liście do Rzymian, na liście do Galacjan, oczywiście na liście do Efezjan. Być może tutaj kluczowy byłby ten punkt 10, który pozwolę sobie zacytować.
Tak, tutaj to też pokazuje ten cytat, w jaki sposób ta część mówiąca o biblijnym orędziu, o usprawiedliwieniu jest konstruowana. Ona nie zawiera komentarza, ona jest właściwie takim wyciągiem z tekstu biblijnego. Komentarz pojawia się w następnej części. Tutaj dla tych rozważań też kluczowy będzie punkt 12 z tego orędzia biblijnego, który mówi właśnie o kwestii wiary i uczynków. On jest niedługi, początek tego paragrafu brzmi: usprawiedliwieni żyją z wiary, która pochodzi ze słowa Chrystusa. Jest ona czynna w miłości, ta zaś jest owocem ducha. Kolejna część to są takie usystematyzowane już i syntetyzowane komentarze tego materiału biblijnego. Może tutaj najważniejsze dla nas też będą punkty 15, 17 i punkt 18, które stanowią też taką syntezę syntez, taką najbardziej ujętą w pigułce tę naukę o usprawiedliwieniu. I bardzo charakterystyczne jest rozpoczynanie tych punktów od takiej frazy wzajemnie czy wspólnie wyznajemy. Tak? To pokazuje właśnie to wspólne stanowisko i luteranów, i katolików. Uznają za swój wspólny cel wyznawanie we wszystkim Chrystusa, tylko Jemu ponad wszystko należy ufać jako jedynemu pośrednikowi, przez którego Bóg w Duchu Świętym daje samego siebie i obdarza swoimi odnawiającymi darami. Część czwarta to jest część taka rozwijająca to wspólne rozumienie usprawiedliwienia, ale ze szczególną strukturą, a mianowicie na początku podane jest to wspólne stanowisko, natomiast później podane jest stanowisko luteranów i stanowisko katolików oddzielnie, pokazujące, w jaki sposób jedna i druga denominacja czy tradycja, może lepiej trzeba by powiedzieć, rozkładają akcenty i rozumieją niektóre terminy. I to są punkty od 19 już do 38. Może dla nas tutaj tylko powiem, jakie są tematy wymieniane w tej części, a mianowicie niemoc i grzech w obliczu usprawiedliwienia, usprawiedliwienie jako przebaczenie grzechów i uczynienie sprawiedliwym, usprawiedliwienie przez wiarę z łaski, to jest ten taki punkt dla protestantów bardzo ważny, prawda, bo opiera się na tej zasadzie sola fide i sola gratia. I tutaj w punkcie 25 tak brzmi wspólna deklaracja, to wspólnie kościoły wyznają, a mianowicie wyznajemy wspólnie, że grzesznik zostaje usprawiedliwiony przez wiarę w zbawcze działanie Boga w Chrystusie. Wiara ta, uwaga, jest czynna w miłości, dlatego chrześcijanin nie może i nie powinien pomijać uczynków. Jednak wszystko, co w człowieku poprzedza wolny dar wiary i po nim następuje, nie jest podstawą usprawiedliwienia i nie przyczynia się do niego. Potem mamy takie zagadnienie jak grzeszność usprawiedliwionego, czy właśnie człowiek usprawiedliwiony może dalej grzeszyć. Zakon i Ewangelia, znowu kluczowa taka dialektyka, która jest ważna dla luteranów. Pewność zbawienia. No i w punkcie 7 dochodzi do ponownego rozpatrzenia kwestii uczynków, czy dobrych uczynków usprawiedliwionego. I znowu, to jest taki dosyć ciekawy punkt, który właściwie doczekał się komentarzy, ale te komentarze są bardzo zbieżne. Ja tylko przeczytam to wspólne stanowisko. Wyznajemy wspólnie, że dobre uczynki, życie chrześcijańskie w wierze, nadziei i miłości wynikają z usprawiedliwienia i są jego owocami. Gdy usprawiedliwiony żyje w Chrystusie i działa w ramach otrzymanej łaski, wówczas, mówiąc biblijnie, przynosi dobry owoc. Dla chrześcijanina, o ile walczy przez całe życie z grzechem, ten skutek usprawiedliwienia jest zarazem zobowiązaniem, które ma wypływać
wypełnić, dlatego Chrystus i Pisma Apostolskie napominają go do spełniania uczynków miłości. No i wreszcie już taka końcowa część tego dokumentu, czyli punkty 40 do 44, mówią o znaczeniu tego konsensusu. Podkreślają, że te różnice, które są tutaj ujęte, są absolutnie dopuszczalne, dlatego że one dotyczą głównie języka, formy, właśnie tych odmiennie rozkładanych akcentów, ale nie są to ujęcia przeciwstawne, czyli nie tak jak było powiedzmy w XVI, w XVII, XVIII wieku, zwłaszcza właśnie w XVIII wieku, prawda, kiedy to dochodziło do takich bardzo ostrych polemik kontrreformacyjnych. Nie są to ujęcia przeciwstawne, dlatego że one nie naruszają konsensusu dotyczącego, tak jak powiedzieliśmy sobie na początku, podstawowego rozumienia usprawiedliwienia. I druga rzecz, która jest tutaj podkreślona w tych końcowych ustaleniach, to jest wzajemne zniesienie potępienia. Dotyczy to na razie, mówię tylko na razie, tylko nauki o usprawiedliwieniu, a więc tych potępień, które w stosunku do Kościoła luterańskiego były wysuwane na Soborze Trydenckim z jednej strony, z drugiej strony tych potępień, które pojawiły się także w księgach symbolicznych luteranizmu. Też czasami te sformułowania były bardzo ostre. I na końcu jest też jeszcze takie oficjalne, wspólne oświadczenie Światowej Federacji Luterańskiej i Kościoła Katolickiego zawierające zobowiązanie. I to zobowiązanie, myślę, jest też wytyczną w działaniach wielu biblistów, zwłaszcza takich zorientowanych, ukierunkowanych bardzo ekumenicznie. Dlatego, że ono brzmi tak, że obaj partnerzy zobowiązują się do kontynuowania i pogłębiania studiów nad podstawami biblijnymi nauki o usprawiedliwieniu. Czyli dokument zachęca, żeby wciąż pogłębiać to swoją wiedzę na podstawie tekstów biblijnych o usprawiedliwieniu, co pewnie doprowadzi do jeszcze głębszego tego konsensusu, że na przykład za 20, za 50 lat powiedzmy ten protokół rozbieżności będzie o wiele krótszy niż jest nawet w tym omawianym dokumencie, czyli we wspólnej deklaracji o nauce o usprawiedliwieniu. Dlatego, że celem, to już jest ostatnie zdanie, które chcę powiedzieć, celem tego dokumentu, czy w ogóle celem też pogłębiania wiedzy, zgłębiania tej nauki o usprawiedliwieniu jest osiągnięcie wspólnoty kościelnej, i to takie ekumeniczne tutaj są sformułowania, jedności w różnorodności, w której różnice nadal istniejące, no bo nie pozbędziemy się, tak? Nie chcemy się ich pozbywać, dlatego że nie chcemy tracić swojej tożsamości, która wypływa, prawda, z wielowiekowych uwarunkowań. Ale te różnice nadal istniejące będą ze sobą pojednane, tracąc moc wywoływania podziałów. Czyli może to jest taki paradoks, życzenie bardzo idealistyczne, że różnice nie będą powodowały podziałów, ale różnice będą nas jednoczyć w nauce o usprawiedliwieniu i mam nadzieję też w jeszcze innych kwestiach, które omawiane są w dialogu ekumenicznym. Dziękuję. Bardzo serdecznie dziękujemy za ten bardzo spójny w gruncie rzeczy głos dwojga wspaniałych biblistów, pani profesor Kalina Wojciechowska, Chrześcijańska Akademia Teologiczna oraz nasz dzisiejszy gość, pan ksiądz profesor Mariusz Rosik. Świadek, misjonarz, teolog, myślę, że nie było innego wyjścia, musieliśmy skończyć na tych wątkach teologicznych, które też wybrzmiały w tym ostatnim komentarzu do dokumentu, o którym była mowa. I chyba właśnie to bardzo mocno przykuło tutaj naszych słuchaczy i słuchaczki, bo mamy pytania od nich do Państwa. Pozwolicie Państwo, że je odczytam i
byłoby fantastycznie, gdyby choć trochę udało się choćby krótko odpowiedzieć na każde z nich. W Polsce pobyt świętego Pawła w Rzymie jest często postrzegany przez pryzmat Quo Vadis. Jak blisko lub jak daleko prawdy jest historia opowiedziana przez Sienkiewicza? To tak na taką małą rozbiegówkę. Pozwolę sobie w takim razie rozpocząć. Otóż, proszę Państwa, znam taką anegdotę z życia Sienkiewicza. Mianowicie pisząc Quo Vadis, oczywiście czytał dużo o chrześcijaństwie, o pierwotnym kościele, o tej gminie w Rzymie, która notabene powstała najprawdopodobniej tuż po pięćdziesiątnicy. Niekoniecznie zakładał ją sam Piotr, ale wydaje się, że właśnie Żydzi mieszkający w Rzymie byli w Jerozolimie z pielgrzymką. I mamy o tym mowę w drugim rozdziale Dziejów Apostolskich, że było tam wielu wyznawców judaizmu, być może właśnie także z Rzymu, i to oni przynieśli Ewangelię do Rzymu. Natomiast anegdota polega na tym, że Sienkiewicz, gdy przeczytał Dzieje Apostolskie, gdy poznał troszkę historię Kościoła, kupił sobie plan Rzymu, rozłożył na swoim biurku mapę Rzymu ze z tymi starożytnymi ulicami. I pisząc książkę, bardzo skrupulatnie zaglądał do tego planu, dlatego że nigdy w Rzymie nie był i dopiero po wydaniu jego książki udał się w podróż do Rzymu i później wyrażał zachwyt sam sobą, że udało mu się tak bardzo dokładnie oddać te realia, bazując tylko na samym planie. Możemy więc przypuszczać, że oczywiście jest to beletrystyka, jest tam dużo wątków, o których nie ma mowy w Dziejach Apostolskich czy w tradycji pozabiblijnej, wczesnochrześcijańskiej. Myślę jednak, że te realia są dosyć dobrze oddane, na tyle, na ile jesteśmy my w stanie w ogóle je dzisiaj odtworzyć po tylu wiekach. Dziękuję. Ja tylko dodam, że no faktycznie te realia są dosyć dobrze oddane, zwłaszcza jeżeli się je konfrontuje też z literaturą z epoki. Tak? Jednym z bohaterów na przykład Quo Vadis jest niejaki Petroniusz, a wiemy, że Petroniusz pozostawił po sobie pisma, chociażby te satyrykony, gdzie oddaje właśnie, czy opisuje tę sobie współczesną obyczajowość rzymską, i to rzeczywiście mniej więcej zgadza się z przekazem Sienkiewicza. Natomiast myślę, że Sienkiewicz może mniej był zainteresowany apostołem Pawłem, chyba bardziej był zainteresowany apostołem Piotrem. Zresztą no, swoje dzieło nazwał Quo Vadis, a jest to zdanie, pytanie zaczerpnięte z apokryficznych dziejów Piotra. To jest dosyć stary tekst Dzieje Piotra, bo sięgający początkami gdzieś tak drugiego wieku, potem oczywiście bywał różnie przeredagowywany. Niemniej, no właśnie, ten cały motyw Piotrowy jest oparty na tym apokryfie. Być może również kierował się tym apokryfem, o którym już tutaj ksiądz profesor wspominał, o Dzieje Pawła albo Dzieje Pawła i Tekli, tak? Bo tam też jest trochę takich motywów bliskich Sienkiewiczowi. Natomiast chyba najmniej podstawą Sienkiewicza były te prawdziwe dzieje apostolskie. Kolejne pytanie. Powiedział ksiądz, że gdyby Żydzi uznali Mesjasza, nie doszłoby do powstania chrześcijaństwa. A może to całkiem ludzkie ambicje takich postaci właśnie, jak między innymi Paweł z Tarsu, doprowadziły do założenia Kościoła, pomimo intencji Jezusa z Nazaretu? Dzięki również za to pytanie, podobnie jak za pierwsze. Sytuacja jest dosyć skomplikowana, proszę Państwa. Zasadniczo badania pokazują nam dzisiaj obraz następujący. Mamy Biblię hebrajską, która zostaje przetłumaczona w III wieku przed Chrystusem na język grecki, czyli dochodzą do niej jeszcze księgi pisane przez Żydów, ale
po grecku, które później weszły w skład kanonu Biblii chrześcijańskiej. W każdym razie, w momencie, gdy Jezus przychodzi na świat, Biblia hebrajska jest już w całości napisana, być może poza Księgą Mądrości, nie ma natomiast jeszcze kanonu. Kanon powstaje dużo później. Żydzi jednak znają te pisma, znają pięcioksiąg, znają proroków i wiele tekstów odczytują jako teksty mesjańskie. To znaczy zapowiadają one posłańca Bożego, którego nazwano namaszczonym, czyli po grecku Christos, czyli Chrystus. Całe życie Jezusa, to co się wydarzyło, sprawia, że te teksty mesjańskie są odczytywane przez wyznawców Chrystusa w nowym świetle, właśnie przez pryzmat życia Jezusa i przez pryzmat Jego zmartwychwstania. I dochodzi do tego, że do tych tekstów, które Żydzi uważali za mesjańskie, które przyjęli chrześcijanie, dochodzi cała masa innych tekstów Starego Testamentu, które chrześcijanie uznali za mesjańskie, natomiast pozostali Żydzi absolutnie się nie zgadzają, że są one mesjańskimi. Choćby jednym z najważniejszych takich tekstów jest psalm 22, w którym zapowiadana jest męka Mesjasza. Ten psalm, w którym Jezus modli się na krzyżu: Boże mój Boże, czemuś mnie opuścił, z foraksów mnie opadła, przebodli moje ręce i nogi, tak mamy w Septuagincie, dzielą o siebie moje szaty, rozrzucają moją suknię. Wszystko to, można powiedzieć, jak proroctwo spełnia się w momencie śmierci Chrystusa. Dla Żydów jednak, którzy Chrystusa odrzucili, ten tekst nie jest mesjański. Podobnie jak Izajasz 7,14, oto panna czy dziewica, jak mówią chrześcijanie, pocznie, porodzi syna. Żydzi tego tekstu również nie odczytują w kategoriach mesjańskich. Dochodzi więc do tego, że ten długi proces doprowadził do wyłonienia się dwóch religii, chrześcijaństwa i judaizmu rabinicznego. Natomiast, jak wspomniałem, sam Jezus nie miał zamiaru założyć nowej religii. Był Żydem, był wyznawcą judaizmu, głosił to, co jest zawarte w świętych księgach Biblii hebrajskiej. Głosił to jako Żyd. Natomiast Jezus chciał założyć nową wspólnotę religijną, którą nazwał Kościołem. O tym sam wspomina, prawda, w rozmowie z Piotrem Apostołem: ty jesteś skała, na tobie zbuduję mój kościół. I jednak ta wspólnota miała to być wspólnota judaizmu. To niekoniecznie musiała być odrębna religia. Więc podsumowując, chciałbym powiedzieć tyle, że z całą pewnością do tego, że drogi kościoła i synagogi się rozeszły, można myśleć, że były pewne ludzkie ambicje, które no zawsze odgrywają rolę w dziejach, w historii. Są nawet tacy teologowie, którzy twierdzą, że to nie Jezus był założycielem chrześcijaństwa, ale sam Paweł był założycielem chrześcijaństwa. Zresztą, gdy czytamy czy dzieje apostolskie, czy listy Pawłowe, to wiemy, że miał mocny charakter. Potrafił się pokłócić z Piotrem, musiałem go surowo napomnieć, mówił w liście do Galatów, potrafił się pokłócić z Markiem, którego zostawił, nie wziął dalszą podróż. Używa czasem mocnych sformułowań, mówi: wy głupi Galacjanie i tak dalej. Czyli widać, że był to taki człowiek z werwą, więc na pewno nie pozbawiony takich ludzkich ambicji. Dziękuję. Kolejne pytanie. Teologia Pawła często przeciwstawiana jest myśli zawartej w Ewangeliach. Czy słusznie? To jest takie trochę przedłużenie tego poprzedniego pytania, myślę. Ja bym do tej odpowiedzi zaprosił panią profesor. Natomiast myślę, że jest nie tyle przeciw... Może inaczej. Być może są teologowie, którzy przeciwstawiają sobie myśl teologiczną Ewangelii, myśl teologiczną świętego Pawła, zależy jeszcze w jakich poglądach. Natomiast myślę, że lepiej jest mówić o rozwinięciu. To, co mamy w Ewangeliach, zostaje przez Pawła rozwinięte. Jest to, bo teologia czy objawienie podlega rozwojowi. Możemy pogłębiać nasze rozumienie objawienia.
Trzeba jednak zdać sobie sprawę z pewnego paradoksu. Paradoks polega na tym, że Ewangelie opowiadają o życiu Chrystusa, ale powstały dużo później niż listy Pawłowe. W związku z tym Paweł, który pewnie około 51 roku pisze pierwszy swój list do Tesaloniczan, to jest około 20 lat po śmierci Chrystusa, w ostatni być może w 67, a dopiero w tym czasie zaczynają się tworzyć Ewangelie. Oznacza to więc, że teologia ewangelistów, którzy piszą już po Pawle, musiała być znana samemu Pawłowi i odwrotnie. Ewangeliści musieli też znać te myśli teologiczne, które są zawarte w listach Pawła, skoro Paweł o nich pisał i one krążyły po pierwszych gminach chrześcijańskich. Raczej jednak, zamiast o przeciwstawieniu, mówiłbym o pewnym rozwoju myśli teologicznej. Dziękuję. Dziękujemy. Kalino? Nie wypada mi się nie zgodzić. Oczywiście listy apostoła Pawła są tym tekstem, które są tymi tekstami, które powstały wcześniej niż Ewangelie. One rozwijają przede wszystkim kerygmat. Tak, to wyznanie, że Jezus jest Zbawicielem, Jezus jest Panem i idą w stronę takiego rozwinięcia z perspektywy teologicznej, z perspektywy soteriologicznej, czyli tej nauki o zbawieniu, z perspektywy trochę filozoficznej, bo wiadomo, że Paweł też używa terminów funkcjonujących w ówczesnej filozofii. Natomiast inną perspektywę, ale na te same kwestie przedstawiają ewangeliści. Oni przedstawiają perspektywę narracyjną, a więc pokazują Jezusa jako Pana i Zbawiciela poprzez opowiadanie o Jego życiu i działalności i przytaczając Jego nauczanie. Także ta perspektywa jest po prostu inna. Natomiast też absolutnie nie przeciwstawiałabym ujęcia ewangelicznego ujęciu epistolograficznemu. No bo rozumiem, że mówimy tutaj w ogóle też o listach, nie tylko o listach Pawłowych, ale też o listach powszechnych i listach Jan, tak? Dziękujemy. Przychodzi mi na myśl jedna z tez, która została zawarta w takiej głośnej ostatniej książce pana profesora Tomasza Polaka, o systemie kościelnym, przekorna i bardzo, no, powiedziałabym, radykalna, ale nawet w jednej z tez wybrzmiewa właśnie taka argumentacja dotycząca tego, że właśnie ten impuls Jezusa, który jest z jednej strony, no, można powiedzieć, daje się kojarzyć z Ewangeliami i daje się kojarzyć właśnie z tym takim, można powiedzieć, takim właśnie bardzo indywidualnościowym, wolnościowym, emancypacyjnym aspektem, nie byłby w stanie tak zafunkcjonować bez tego drugiego mechanizmu, który, no to już jest taka trochę interpretacja, który proponuje właśnie na przykład apostoł Paweł, czyli ten cały instytucjonalny, uporządkowany teologicznie program, który, no, nawet przy tak jakby krytycznej wobec początków, czy interpretacji początków chrześcijaństwa tezie, jaką stawia autor, no, one są po prostu ze sobą zsynchronizowane. Jeden bez drugiego by nie funkcjonował. Także wydaje się, że niezależnie od tego, czy krytykujemy, czy jakby rozumiemy to w ten sposób, o jakim dzisiaj rozmawiamy, te dwa aspekty są ze sobą związane. Ten duch Ewangelii i ten duch instytucjonalizowania się religii. Taka refleksja. Proszę Państwa, mamy jeszcze jedno pytanie, dwa pytania, przepraszam. Czy święty Paweł miał jakąś strategię ewangelizacji? Czy racjonalnie myślał o tym, jakie ma zadanie do wykonania? Czy też kieruje się bliżej nieokreślonym duchowym prowadzeniem? To może do obojga naszych gości pytanie. Myślę sobie tak, dziękując za to pytanie, że czas rodzenia się Kościoła to czas przede wszystkim charyzmatu, czyli otwarcie na działanie Ducha Świętego. I Paweł z pewnością idzie za tym impulsem duchowym, ale
jako wykształcony faryzeusz zdaje sobie sprawę, jak bardzo ważna jest także instytucja religijna, dlatego że w jego czasach instytucje judaizmu były już bardzo ugruntowane, solidne. Mamy instytucję świątynną, synagogalną, mamy wykształcony system szkolnictwa, przekazywania treści religijnych, uczenia o kwestiach wiary. I jako uczony, bo myślę, że spokojnie możemy Pawła nazwać uczonym tamtych czasów, zdawał sobie sprawę, że ten sterarz instytucjonalny jest również konieczny. Myślę więc, że Paweł łączył te dwa sposoby podejścia. Otwarcie na charyzmatyczny impuls Ducha Świętego, któremu zaczął, bo to oczywiście ten proces jeszcze nie skończył, nadawać pewne ramy instytucjonalne. I później te ramy zostały rozbudowane już po jego śmierci. Mówi choćby sam o różnych posługach w Kościele, prawda? Mówi o urzędzie diakona, nauczyciela, proroka, ewangelisty. Widzi więc ludzi, którzy mają określone instytucjonalne, można już powiedzieć, działania, które jednak zawsze należy łączyć z takim otwarciem na działanie Ducha Świętego. Dziękuję. Ja trochę inaczej zrozumiałam to pytanie, bo ja zrozumiałam to pytanie w kategoriach strategii pewnej ewangelizacyjnej. Czy apostoł Paweł miał strategię ewangelizacyjną? Proszę, że jeszcze tutaj, bo myślałem, że to troszkę wybrzmiało w tej prezentacji na pewno. Jak mówiłem o tym, że jego system był taki, że szedł najpierw do synagogi, tam głosił Ewangelię, a później kierował się do pogan. To taki system oczywiście przyjął i był temu wierny. No to co ja mam dodać? Nie mogę nic więcej dodać, poza tym, że to też wybrzmiewa w jego listach, prawda, że bardzo często sięga do teologii żydowskiej i do żydowskich obrazów, do żydowskich narracji, które poddaje takiej właśnie już chrześcijańskiej hermeneutyce, chrześcijańskiej interpretacji, ukierunkowanej raz, że na Jezusa, a dwa, że może nawet bardziej na jego zbawcze dzieło. Może nie na samą postać Jezusa, tylko bardziej na jego zbawcze dzieło. Także wychodzi, to też jest pewną strategią takiej ewangelizacji, więc wychodzi od jakichś dobrze znanych tekstów albo dobrze znanych zjawisk i potem przekłada to właśnie na taką perspektywę chrystologiczną, soteriologiczną. Dziękujemy. Jest jeszcze ostatnie pytanie, tym razem o Piotra, ale nie jestem pewna, czy to nie jest pomyłka. Jak to jest z obecnością Piotra w Rzymie? Jakie są na to dowody? Poza takimi dowodami, które można powiedzieć znajdujemy w Biblii, jeżeli jakieśkolwiek znajdujemy, bo trudno mi w tej chwili powiedzieć, jeżeli czytamy listy Piotra, prawda, to przyjmujemy, zostały one napisane w Rzymie, czyli tam apostoł był. Natomiast ja chciałbym wspomnieć o dwóch rzeczach. Pierwsze to badania robione pod koniec XX wieku pod Bazyliką Świętego Piotra w grobowcu. Właśnie Piotra z punktu widzenia katolickiego kościoła, możemy powiedzieć, pierwszego papieża. Rzeczywiście archeologowie odkryli ten grobowiec, w którym od samego początku wierzono, że zostały złożone doczesne szczątki apostoła i te badania zostały opublikowane. Rzeczywiście potwierdzono, że mamy tam szczątki mężczyzny, który żył w połowie pierwszego wieku, miał mniej więcej 60 kilka lat. Jest więc to, myślę, solidny argument za tym, że tam trwała nieprzerwana tradycja odnośnie kultu Piotra, który był męczennikiem. I drugi dowód archeologiczny, czy argument może lepiej, to taki, że od II wieku już chrześcijanie gromadzili się w Kafarnaum, przenosimy się z Rzymu do Palestyny,
do domu Piotra. Od II wieku pozostałości tego budynku do dnia dzisiejszego możemy je oglądać. Można powiedzieć, przetworzono ten mieszkalny budynek, o którym mówiono, dom Piotra, najpierw w taki domus ecclesiae, czyli kościół domowy, i wiemy, że tam gromadzili się chrześcijanie na modlitwach, tam sprawowali liturgię. I proszę Państwa, właśnie w II wieku jedno z graffiti, które pojawiło się w domu Piotra, na jednej ze ścian, brzmi: Piotr, obrońca Rzymu. Tak więc na początku II wieku chrześcijanie byli przekonani, że Piotr właśnie w Rzymie poniósł męczeńską śmierć, że tam pojechał. To te dwa argumenty mi przychodzą na myśl. Dziękuję. Dziękuję. Pani profesorka Nina Wojciechowska? No, co ja mogę dodać? Tutaj proszę gdzieś to zapisać w annałach, że będę się odwoływać do tradycji jako luteranka. A więc rzeczywiście ta tradycja pobytu Piotra w Rzymie jest bardzo stara. Ona na pewno sięga przełomu I i II wieku. Tak? Odczytujemy ją i w takich świadectwach najstarszych pisarzy chrześcijańskich. Na przykład ona jest bardzo mocno podkreślona w tak zwanych pseudoklementynach przypisywanych Klemensowi Rzymskiemu, tak? Jednemu z najstarszych pisarzy chrześcijańskich. Potem jest obecna właśnie w tych dziejach Piotra, o których tutaj wspomnieliśmy. Taka tradycja, myślę, nie może być niepoparta jakimiś dowodami, które może do naszych czasów nie dotarły w takiej formie, jakbyśmy chcieli. Niemniej jej żywość, trwałość i rozwój świadczy o tym, że coś musiało być na rzeczy i rzeczywiście Piotr w Rzymie był. Też jak czytamy na przykład pisma Eusebiusza z Cezarei, prawda, to on bardzo często powołuje się też na tych pisarzy wczesnochrześcijańskich, ale też rekonstruuje na przykład kolejność powstawania Ewangelii. I o Ewangelii Marka tak mówi o tym, że mówi w ten sposób, że ona powstała wtedy, kiedy Piotr i Paweł nauczali w Rzymie. Więc jest to odniesienie do tego, że Piotr w Rzymie był, podobnie jak apostoł Paweł. I to jest zresztą też taka data, która... Czy takie wydarzenie, które staje się osią na przykład przy datowaniu powstawania Ewangelii, zwłaszcza Ewangelii Marka, bo znowu według tradycji ewangelista Marek był hermeneutesem, czyli tłumaczem i interpretatorem tego, co Piotr nauczał w Rzymie. Wiadomo, że Piotr jako taki peregrynus nie za bardzo znał język łaciński. Nie wiadomo, jak się tą Greką posługiwał, aczkolwiek te listy, które znamy z Nowego Testamentu i przypisywane apostołowi Piotrowi, wskazują, że tę Grekę mógł znać bardzo dobrze, bo to jest dobra Greka w jednym i w drugim przypadku. No ale z tą łaciną mogło być gorzej i tutaj jego tłumaczem był ewangelista Marek, więc cała ta markowo-piotrowa tradycja świadczyłaby o tym, że rzeczywiście apostoł Piotr w Rzymie był. Bardzo ciekawa wymiana, bardzo ciekawa rozmowa, bardzo ciekawy wykład. Bardzo serdecznie dziękujemy naszemu gościowi numer jeden, ksiądz profesor Mariusz Rosik. I naszej gościowi numer dwa, pani profesor Kalina Wojciechowska. Ja pozwolę sobie polecić Państwu książkę księdza profesora Kościół a synagoga na rozdrożu. Fantastycznie się czyta, jest to znakomita pozycja do tego, aby sobie ugruntować, uporządkować wiedzę z zakresu początków Kościoła i synagogi. I niestety nie dysponuję tą książką, którą nasi znakomici goście napisali wspólnie. Czy mogę prosić o kilka słów na ten temat? Może Kalino? Ale którą? Bo już dwie wyszły. A, no to proszę o obu. Jeden to jest komentarz dotyczący właśnie listu Jakuba.
o którym tutaj jakoś tak gdzieś w tle była mowa, jako tym, który rzekomo przeciwstawia się teologii Pawła, dlatego że Jakub podkreśla znaczenie uczynków, Paweł podkreśla usprawiedliwienie wiary i w tej pierwszej książce postanowiliśmy spojrzeć na tego Jakuba troszeczkę inaczej, z takiej perspektywy strukturalnej, odczytać ten tekst jako przede wszystkim nie antagonistyczny w stosunku do Pawła, nie opozycyjny w stosunku do Pawła. Zresztą tam są różne hipotezy dotyczące tego, czy Jakub znał, czy nie znał Pawła. Nie chcę w to wchodzić. I pierwszy tekst to jest mądrość wstępująca z góry, komentarz strukturalny do listu świętego Jakuba. Tak, on tak wygląda. Bardzo pięknie zaprojektowana okładka, która też pojawia się. Ta sama stylistyka pojawia się w drugiej książce, to jest Oczekując miłosierdzia, a więc strukturalny komentarz do listu świętego Judy. Polecamy wszystkim Państwu, którzy jesteście z nami. Ja jeszcze jestem przed lekturą, właściwie obu, jedna mi umknęła, o jednej wiedziałam, ale nie omieszkam. Jeszcze raz bardzo serdecznie dziękujemy za tą ciekawą wymianę i to jest takie budujące widzieć przedstawicieli, przedstawicielki dwóch tradycji mówiących wspólnym głosem, pomimo oczywistych różnic. Bardzo dziękuję obojgu Państwu. Dziękujemy również bardzo serdecznie i do następnego razu. Dobra wiadomość jest taka, że mamy już kalendarz na kolejny rok, na kolejne właściwie półrocze 2021 i miejmy nadzieję, że w ciągu najbliższych dni, może tygodnia, kalendarz znajdzie się na stronie EWSP Centrum Edukacyjne. Natomiast już teraz zapraszamy Państwa na pierwsze spotkanie po nowym roku, czyli spotkanie 15 stycznia. Wciąż jeszcze zakładamy zdalne. To będzie piątek, to będzie godzina 17 i to będzie wykład profesora Szczerby pod tytułem Orygenes, nie bójmy się herezji. Także proszę Państwa, wszystkich Państwa zapraszamy. Jeszcze raz dziękujemy naszym fantastycznym gościom. Dziękujemy Kalino, dziękujemy księże profesorze i do następnego razu. Do widzenia.